Cześć wszystkim, tutaj Kacper. Zapraszam Was do oglądania pierwszego odcinka na moim kanale z serii Konsolowe Bitwy. Dzisiaj sponsorem naszego pierwszego odcinka jest mój znajomy Gumba87, który zagrał bardzo fajną bitwę na Patonie. Wbił ponad 5000 obrażeń, 7 killi i zobaczymy, jak to zrobił. Zatem zobaczmy, co tam się działo. Jak widzimy, kolega mój wozi 49 pestek. APCR, przypominam, że na poziomie 10 są one podstawową amunicją i 6 pocisków premium oraz 2 burzące. Do tego jedzie na skrzynce coli, małym zestawie naprawczym i małej gaśnicy. Z tą małą gaśnicą to ja bym polemizował, wolę jednak zapłacić już te 20 tysięcy na automatyczną gaśnicę niż na ręczną, bo czasami warto, a pojazdy tak często się nie podpalają. A tutaj widzimy właśnie, już padł przed chwilą pierwszy frag, ofensywnie bardzo zagrał, wyspotował 3 wrogów i dostał asystę. Teraz chwila jest defensywnej gry, ostrożnej i celowanie w T43 z boku, ale się schował i nie zdążył go trafić. I co teraz? Gdzie jedzie? Czy atakuje, czy będzie objeżdżał? Kolejne wykrycie na ISA-7. No IS-7 to jest ciężki przeciwnik. Niestety strzał nie wszedł. Patton jest bardzo dobrym czołgiem ogólnie. Ja go nie mam, ale ludzie go chwalą. Oczywiście każdy czołg ma weak pointy i minusy, ale też dużo plusów. A teraz E75 lekko bokiem, ale tylko w gąsienicę dostał. Strzelił, ale w ziemię. I teraz będzie trochę dojenie, bo widać, że jest na gąsce, unieruchomiony. I Gumba strzela prawie lekko nad gąsienicę. Ale ten strzał powinien wejść, tak. I mamy już drugiego fraga. Bardzo dobra gra na sektorze E3. Ja do tej pory 0 obrażeń otrzymał i zdobył trzeciego fraga. Agresywnie trochę gra tym medem, nie powiem. Tutaj ja bym się bał tak wyjeżdżać. No i właśnie dostał przez to gąskę. Ale też Patton 9 i teraz mamy E50, więc mogło być nieciekawie, ale nie zużył zestawu naprawczego. Więc jest w zapasie nadal. Widzimy, jakiś czołg strzelił, a i niestety pierwsze obrażenie od E75, no ładnie mu polosowało, temu E75, nie powiem. I teraz trzeba będzie troszkę bardziej uważać. Widzimy, lekko się wycofuje, ale z tyłu jest obiekt, któremu zdążył uciec. O ja, widzieliśmy chyba, jak czołg padł na górze. Ale co to było? Chyba nie ma artylerii, więc dobre losowanie. A kolega w sumie był na topie. Oczywiście miał mało dziesiątek, o to chodzi. Więc mógł zrobić dobrą bitwę. No i tak zrobił. I co teraz będzie robił? Lekko się wysuwa. No ISA-7 stąd nie przebije. A przebił jednak. Myślałem, że miał schowaną dolną płytę. Ale też oberwał. Wysuwa się po raz drugi, no nie, teraz to na pewno nie przebije. Nie, ISA-7 bardzo ciężko przebić jest w wieżę, to jest praktycznie niemożliwe. Ja jeszcze ani razu nie przebiłem tego ISA-7 od przodu w wieżę, ale z boku to dawałem radę. Troszkę defensywnie, ale to rozumiem i każdy z Was też by to zrozumiał, ale kolega uważa na ISA-7, bo to jest niebezpiecznie strasznie przeciwnik i widać, że ma więcej życia od Gumby. No IS-7 nie strzeliła, Gumba celuje w lekki garnek, ten co widać ISA-7, ale z takiej odległości strzelić to naprawdę ciężko by było go trafić. Chociaż teraz lekko bokiem w gąskę, tak? Przy gąsce dostał idealnie.
IS-7 zrobił błąd. Gumba teraz przeładował. Czeka aż IS-7 strzeli. Strzelił. A tym razem tylko gąska, ale dobrze, jest unieruchomiony. Albo zużyje zastępu naprawczego, albo nie, będzie siedzi na gąsce. Dostał kolejny strzał. No to już praktycznie można powiedzieć, że jest po IS-7. Jak jeden strzał wejdzie przy dobrym losowaniu, to go zdejmie. Ale niestety znowu gąska. Dolną płytę. 354. No zabrakło ile? Z 10? Zobaczymy zaraz, czy dobrze obstawiłem. A nie, 63. No to jednak się pomyliłem, to nie był na jeden strzał, na dwa jednak. Bo Patanowi losuje maksymalnie za 400 chyba. Może uderzyć. Chyba tak. Od 300 do 400 ma, albo od 400 do 500. Teraz to już się zagubiłem i nie powiem wam. A ja tak patrzę, średnio gumbowali po 300 z hakiem, więc chyba do 400. Teraz mamy T6-2A, też niebezpieczny czołg. Oj, ale oberwał gumba i jest w nieciekawej sytuacji, bo to też jest med. Też, ale się dingnął gumba, teraz miał szczęście. Teraz powinien być strzał za strzał, a jednak znowu się dingnął, więc udało się. Gumba miał szczęście, dostał albo się idealnie wykątował i schował dolną płytę, ale też oczywiście można mówić o szczęściu. Bo jak się dingamy, to zazwyczaj ja mówię, że jest szczęście, że jak się odbiłem, to jest szczęście. Ale mamy już 5 fragów, 14 przebić, bardzo dobry wynik. Tutaj mamy o Patona tak samo, tylko że na 9 tierze, który ma połowę życia, mniej niż połowę, ale gumba jest na ogrysku, także jest od niektórych czołgów na strzał, a od medów na 2 strzały, więc od tego Patona może sobie pozwolić na jedno przyjęcie, ale wykończył teraz obiekta prawidłowo i teraz będzie pora na E50, które jest na ogrysku. Ja bym tutaj załadował już odłamkowo burzącego, żeby dla pewności, wiadomo, żeby strzał wszedł i go zabił, bo jak na takim ogrysku, to zawsze odłamkowo burzące biorę pestki, żeby od razu rozwalić go. Ale tutaj mamy też... Oj, przyjął od Patona, mówiłem. Zostało mu 60 punktów. Więc mógł sobie pozwolić na jedno przyjęcie, ale teraz ostatni strzał i jest. Kolega zdobył 7 kila z 16 przebiciami i zaraz zobaczymy, jak to wyglądało. Na pewno as pancerny wpadł, dewastator i jeszcze jakie tutaj medale. Stalowa ściana, specjalista, 1845 podstawowego expo. Dobra, dziękuję za film, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się, cześć.